model narracyjny podróży bohatera stworzony przez Foglera inspirowany jest opowieściami ludowymi, mitami, narracjami religijnymi, antropologicznymi i kulturowymi. Wszystkie te odniesienia zarysowują wspólną strukturę, zwaną modelem narracyjnym podróży bohatera. Model ten składa się z trzech aktów. Akt pierwszy zawiera opis zwykłego świata, czyli codziennego kontekstu, w którym żyje bohater. Incydent wyzwalający, czyli wydarzenie w życiu bohatera prowadzące go do dokonania wyboru, który zmieni bieg wydarzeń. Akt drugi opisuje nierzeczywisty świat, w którym toczą się konflikty i spotkania z archetypowymi postaciami takimi jak pomocnicy, wrogowie oraz zmiennokształtni. Te spotkania pozwalają bohaterowi pokonać serię prób. Akt trzeci opisuje powrót bohatera do rzeczywistego świata, w którym bohater czuje się inaczej, ponieważ zyskał nową świadomość. Bohater przekroczył swoje granice, wyrósł i zmienił się. Widzi swój własny świat nowymi oczami. W tym sensie narracja jest narzędziem zdobywania wiedzy. Pozwala nam metaforycznie zrozumieć coś, czego możemy się nauczyć poprzez znacznie dłuższe doświadczenia życiowe. Zakończenie narracji może być cyrkularne, gdy wszystkie wątki zaczęte podczas opowieści zostają zamknięte. Zaskakujące, gdy jest nieoczekiwane, czasami rozczarowujące widza, ponieważ łamie wcześniej przyjęte zasady. Otwarte, gdy opowiadający daje publiczności możliwość wyboru zakończenia.